debata uchodźca, z którą mamy do czynienia, pokazuje, że nastroje ksenofobiczne i nacjonalistyczne i po prostu wrogość do ludzi, którzy są inni niż my, mają się w polskim społeczeństwie całkiem dobrze. Na takich nutach grają nie tylko narodowcy, ale nawet prezes najbardziej popularny obecnie w sondażach partii, Jarosław Kaczyński, który straszy chorobami i nie boi się korzystać z retoryki, jaką znamy z lat 20. Tymczasem największą chorobą, jaka trawi Polskę, jest wrogość i ksenofobia. Ludzie, którzy wyjdą 11 listopada na ulicę Polski maszerować pod hasłem Polska dla Polaków, mogą kiedyś te hasło zacząć realizować i rzeczywiście wywalać wszystkich ludzi, którzy Polakami nie są, albo robić im inne nieprzyjemne rzeczy. Dlatego tak ważne jest, żeby pokazać, że nie wszyscy Polacy są tacy, że jesteśmy też gotowi być solidarni i budować wspólnotę na innych wartościach niż nacjonalizm. Zapraszam wszystkich 7 listopada na Umschlag Polak o godzinie 14 na demonstrację Solidarność zamiast nacjonalizmu.